Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj zajmiemy się odpalaniem gierek z GameCube'a za pomocą programowego Action Replaya. Zanim to jednak zrobimy, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z ofertą naszego partnera, firmą PCBWay, dostawcy wszelkiego rodzaju usług związanych z produkcją i montażem płytek PCB. Dzięki niej będziecie mogli wyprodukować przygotowany przez Was projekt, a koszt produkcji 5 sztuk średniej wielkości płytek to zaledwie $5. Przy okazji zajrzyjcie na stronę udostępnionych przez społeczność hobbystów projektów, gdzie znajdziecie sporo takich związanych z retro. Zapraszam więc na stronę PCBWay.com, a my wracamy do tematu odcinka. Tak, moi drodzy, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, gdzie omawiałem wszystkie metody odpalania oprogramowania Homebrew, zakupiłem sobie SD Media Launcher, a w skład SD Media Launchera wchodzi również płytka z Action Replayem. Notabene bardzo niedawno temu widzieliście na naszym kanale recenzję Action Replaya sprzętowego do Amigi 500, no a tutaj mamy Action Replaya w formie programu, a w tym zestawie SD Media Launcher jeszcze jest taka karta przejściówka na kartę SD do GameCube'a i zaraz to wszystko sobie odpalimy, tylko sięgnę odpowiednią kartę SD. Tylko żeby oczywiście tego GameCube'a odpalić, no to musimy do niego podłączyć zasilanie. Powinienem to, prawdę mówiąc, zrobić przed filmikiem, ale mamy gorący sierpień, można trochę luźniej podejść do filmu, prawda? Są w końcu wakacje, nie musimy się jakoś bardzo przejmować. Gdzieś tu jeszcze miałem kabel audio-wideo, podłączony i co nam brakuje? Brakuje nam jeszcze pada. Jest i padzik. I tak, moi drodzy, widzicie, wszystko gotowe. Czy ja mam tutaj jakąś płytkę w środku? Tak, mam tutaj oryginalnego Harry'ego Pottera, także zaraz zobaczycie, że jest to oryginalna konsolka. Nie skrakowana w żaden sposób. Harry Potter nam się już zaraz odpali. I Harry Potter się odpalił. Dobra, Harry Potter Harrym Potterem. Nie tutaj się zebraliśmy, nie po to się zebraliśmy. Zebraliśmy się tutaj po to, by odpalić jedyną nieoryginalną płytkę, którą można odpalić bez problemu na GameCube. Action Replay. Zobaczmy, czy się odpali, bo jak się nie odpali, to będzie lipa. Action Replay, jak Wam mówiłem w tym odcinku Amidze, generalnie jest programem, jest serią programów, serią sprzętów, które umożliwiają hakowanie, krakowanie, oszukiwanie i tego typu rzeczy. Jego tutaj standardowe zadanie jest takie. Możemy sobie po uruchomieniu wybrać grę, w którą chcemy coś oszukiwać. Na przykład zobaczymy, czy jest ten Harry Potter tutaj. Mam nadzieję, że da się w Harry'ego Pottera oszukiwać. Jest Harry Potter i Komnata Tajemnic. Jest wersja europejska. Wybierzemy sobie to. I co? I możemy sobie na przykład wybrać Nieskończone Życie, wszystkie spele, wszystkie karty, wszystko sobie włączamy. I jak to sobie wszystko włączyliśmy, no to teraz prawdopodobnie wystarczy chyba grę odpalić startem. I co? I co nam mówi Action Replay? Żeby otworzyć konsolę, wyciągnąć Action Replaya, włożyć Harry'ego Pottera, zamknąć. I co teraz? O! I teraz uruchomi nam się już Harry Potter, tylko już z włączonymi wszystkimi cheatami. Zobaczymy, czy to prawda. Czy te cheaty zadziałają. Pokonała mnie. Ale jak widzicie, pralka mnie bije, a życia mi nie ubywa.
Dobra, pokonałem pralkę. Pokonałem pralkę, a kiedy będzie normalna gra? Dobra, nie ma co kombinować, zajrzyjmy do inwentory. Jak widzicie, mam tutaj do wyboru wszystkie możliwe czary, także cheaty zadziałały. Ale nie po to tego Action Replaya kupowałem, żeby cheatować w grach, chociaż jak najbardziej jest to bardzo fajna opcja, jak widzieliście. Odpalmy sobie konsolkę jeszcze raz. Ten program potrafi jeszcze uruchamiać inne programy z karty SD za pomocą tej oto przejściówki, która została dostarczona do tego zestawu, ale można kupić też bardzo podobną przejściówkę osobno. Na tą przejściówkę należy, do tej przejściówki należy włożyć kartę SD, na której nagrany jest program Swiss, o którym mówiłem w poprzednim odcinku o GameCube. Generalnie wystarczy przegrać dwa pliki, takie pliki autoexecowe i wtedy teoretycznie ten program Swiss, czyli program do znowu odpalania innych programów, uruchomi nam się automatycznie i będziemy mogli odpalać kolejne programy. Dlaczego jest tak to dziwnie zrobione? Tak jak Wam mówiłem poprzednio, Action Replay obsługuje tylko karty do 2 GB sformatowane w systemie FAT, co jest trochę bez sensu. Natomiast Swiss już obsługuje karty o dowolnej wielkości, sformatowane nawet FATem 32. Także weźmy sobie, odpalmy tego Swissa. On się odpalił automatycznie, ponieważ jest tutaj wgrany plik autoexec. Ten plik autoexec jest już pięknie przygotowany. Można ściągnąć program Swiss z GitHuba, ostatni release, i w tym release jest po prostu specjalny podkatalog, gdzie znajdziemy te dwa pliki, które trzeba wrzucić na kartę SD 2 GB, żeby sobie spokojnie odpalić Swissa. Jak już Swissa odpaliliśmy, możemy wyciągnąć tutaj tą przejściówkę i możemy tutaj wrzucić kartę już 64 GB, czy tam dowolnej wielkości, i z tej karty będziemy mogli odpalić już grę. Tylko dojdę do tego, jak się tutaj odświeża obraz. Ponownie wejdźmy na to. Czyta. I co? No i możemy odpalić na przykład Mario Karty bez najmniejszego problemu. Możemy sobie uruchomić cheaty, bo tutaj w Swiss też są wbudowane cheaty, tak samo jak są wbudowane w Action Replaya, ale my po prostu tą gierkę zabutujmy. I powinna się bez najmniejszego problemu odpalić. I teraz gierka nam się odpala bez problemu z tej karty SD. No ale widzicie, trochę haczy. Niestety odczytywanie filmików z karty SD czasami potrafi, jak tutaj widzicie, przyhaczyć. W poprzednim odcinku mówiłem jednak, że tutaj na dole pod spodem w GameCube znajduje się jeszcze jeden port, do którego można podłączyć karty SD przez pewną przejściówkę, i mówiłem, że jest on szybszy od tego portu z przodu, i tutaj twórca Pico Boota powiedział, że to jest nieprawda, że ten port z przodu i ten port na dole ma taką samą prędkość, i zaraz się przekonamy, czy to jest prawda. I że to, że ludziom się wydaje, że ten port na dole jest szybszy, jest spowodowane tym, że po prostu w tym samym momencie, w którym ten port zaczęto używać, zupgrade'owano Swissa do nowszej wersji, która po prostu lepiej działa. Ale ja mogę to sprawdzić, bo mam tutaj jeszcze kupioną, jeszcze jedną przejściówkę. Przejściówkę na karty microSD, którą wkłada się na dole. I użycie tej przejściówki będzie o tyle wygodne, że nie będę musiał zmieniać tutaj karty SD w Action Replayu. Po prostu będę miał tutaj na stałe kartę 2 GB, a tutaj sobie włożę tą większą, elegancko. I teraz wystarczy, że na dole pod tutaj klapkę wrzucę tą małą przejścióweczkę,
Okay. This side faced outside. Czyli ta strona na zewnątrz. Czyli w tą stronę. Dobrze. Tak powinno być to włożone. Bo tu jest napisane ta strona do środka GameCube'a. Ta na zewnątrz GameCube'a. Tak to jest. I to powinno się trzymać na zamknięciu. I to powinno być w porządku teraz. I teraz co? Jeszcze raz sprawdzimy to wszystko. Mamy włożoną płytkę z Action Replayem. On powinien od razu uruchomić Swissa. A od razu ze Swissa też powinniśmy widzieć tą kartę spod spodu. Także dobra, zobaczymy, czy to zadziała w wygodniejszy sposób. Powinien się odpalić Swiss. Jest. I co ciekawe, Swiss od razu odpala się z karty SDC, czyli z tej karty na dole. Teraz odpalimy sobie jeszcze raz Mario Karty i sprawdzimy, czy jest jakaś różnica w prędkości odpalania. Albo inaczej, czy inaczej będzie ten filmik nam działał, czy będzie tak samo haczył, czy będzie może mniej haczył. Zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. I co? No i dobra, nie haczy. I tutaj się rodzi pytanie. I to takie trochę dziwne pytanie, bo ja wierzę, że twórca bądź co bądź Picobuta zna się na Nintendo GameCube, ale widzicie, karta włożona na dół, na dole, do dolnego portu nie haczy. A przed chwilą uruchamiałem ten sam obraz, tą samą kartę włożoną do portu z przodu i haczyło. Tutaj mam pewną niepewność co do tego, czy naprawdę ten port na dole ma taką samą prędkość jak ten port z przodu. Notabene widzicie tutaj, że taki setup w napędzie DVD Action Replay, z przodu karta 2GB ze Swissem, na dole karta 64GB z grami, jest całkiem w porządku. I być może uruchamia się kilka sekund, ale nic nie musimy robić. Także jest to zupełnie bezobsługowe. Także tak do końca nie musimy, niczego krakować w samej konsoli, żeby bezproblemowo, niczego sprzętowo zmieniać w samej konsoli, żeby bezproblemowo, bezobsługowo odpalać gierki z karty SD. Ale teraz spróbujmy z powrotem to zamotać i odpalić jeszcze raz z tego przedniego portu. No jestem ciekaw po prostu, czy to był przypadek, czy może w tej jednej grze to tak działało trochę inaczej. Odpala się Action Replay. Action Replay znowu odpala autoexeka z karty 2GB SD. No tutaj musimy kartę wyciągnąć, podmienić na kartę z grami, włożyć, zrestartować i co? Jeszcze raz Mario Karty. Mario! OK. I teraz nie haczy. Teraz nie haczy, czyli generalnie to musiał być jakiś przypadek. Po prostu miałem za tym pierwszym razem pecha, ale specjalnie dlatego uruchomiłem to drugi raz, żeby mieć pewność. Także w tym momencie chyba możemy uznać, że dolny i górny port, czy raczej przedni i dolny port działają z taką samą prędkością. Przynajmniej jednak różnicy nie widać. Wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. I co? I może czas na jakieś podsumowanie. Po pierwsze, okazuje się, że bez jakiegokolwiek sprzętowego hakowania GameCube'a, wyposażeni tylko w dwie rzeczy. W tą przejściówkę za dosłownie kilka złotych. Ta przejściówka dolna kosztuje
dosłownie, nie wiem, 10-15 zł oraz tą przejściówkę z przodu, kurczę, włożyłem nie tą kartę, która też kosztuje dosłownie kilka złotych, bo ta przejściówka przednia też jest no, naprawdę bardzo prosta w wykonaniu i można ją od biedy samemu wykonać, jeśli się nie chce jej kupić, to teoretycznie możemy odpalać sobie gry z karty SD, nic nie robiąc, nic nie klikając, nic nie przełączając, nie kombinując. Action Replay odpala nam się automatycznie z płyty, sam uruchamia Swissa. Swiss oczywiście widzi kartę na dole SD. Dosłownie to wszystko startuje parę sekund i można powiedzieć, jesteśmy zadowoleni. Niestety jest pewna łyżka dziegciu w tej beczce miodu, a tą łyżką dziegciu jest po prostu koszt samej płytki z Action Replayem, czyli koszt tego SD Media Launchera, bo powiedzmy sobie szczerze, ta przejściówka na kartę SD w tym SD Media Launcherze to właściwie nic nie kosztuje. A niestety, moi drodzy, ten SD Media Launcher kosztuje bez przesyłki 20 funtów szterlingów, czyli 113 zł. Dodając do tego wysyłkę, dodając do tego koszty oclenia, bo niestety na tym jest cło i VAT, bo Anglia, Wielka Brytania, z której to do nas przychodzi, już nie jest w Unii Europejskiej, można powiedzieć, że musimy wydać w sumie na to wszystko około 200 zł. Także 200 zł, czy powiedzmy 220 zł z tymi wszystkimi przejściówkami, to jest koszt bezsprzętowego, bezmodyfikacyjnego odpalania gierek z GameCube'a, a z drugiej strony mamy właśnie tego Picoboota, którym zajmę się w jednym z kolejnych odcinków Retrogralni, który kosztuje dosłownie 20 zł za płytkę Raspberry Pi Pico, no i powiedzmy te 20 zł czy tam 10 zł za tą przejściówkę, którą i tak musimy na dole tutaj wrzucić, ewentualnie za tą przejściówkę, którą tutaj z przodu musimy włożyć, to już zależy od nas, czy sobie użyjemy tej przejściówki na dole, czy tej przejściówki tutaj z przodu. Także musicie wyważyć, co chcecie zrobić, czy chcecie po prostu odpalać z GameCube'a, nie modyfikując go, wtedy musicie wydać te 200, czy chcecie zmodyfikować GameCube'a sprzętowo i wtedy musicie wydać te 20 zł. No, wybór tutaj należy do Was. Ja osobiście w tym momencie, gdyby nie to, że prowadzę kanał, który zajmuje się tego typu zabawami, jak modyfikacja czasami sprzętów, to bym tego Picoboota, posiadając już w domu SD Launchera, nie montował. I co? I zadecydujcie sami. SD Media Launcher, Picoboot. Zostawiam Was tutaj z tym pytaniem. Odpowiedzcie w komentarzach, co byście tutaj wybrali. Modyfikowanie konsoli, czy trochę większy wydatek na rozwiązanie czysto programowe. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję osobom wspierającym Retrogralnie na Patronite i na YouTubie. Zapraszam do odwiedzin naszego serwera Discordowego i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Bork Retrogralnia.